co on planuje. Dzisiaj wróżba kolektywna z kart Lenormanda o jego planach. Pomyśl sobie o Twojej osobie ukochanej, niezależnie jaka to płeć. Pomyśl, wizualizuj tą osobę przed oczyma i zobaczymy, jakie karty dzisiaj tutaj mi wypadły. Te karty, które przy tasowaniu mi wypadły, położyłam już i zobaczmy ogólnie, przypominam, we wróżbie kolektywnej, czyli grupowej, co on planuje w stosunku do Ciebie. Oczywiście witam serdecznie wszystkich, zapraszam do komentowania, lajkowania, nowych subskrypcji, proszę nowych słuchaczy o subskrypcję, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, by dostawać codzienne moje wróżby, codzienne filmiki, premierki z różnymi tematami wróżb. Na wróżby indywidualne zapraszam wszystkich potrzebujących poprzez e-mail. Proszę, napiszcie mi na adres e-mailowy mój, który znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach, jakie macie problemy i jaką wróżbę sobie życzycie. Ja oczywiście wyślę Wam od razu odpowiedź o warunkach wróżb. Zapraszam na wróżby indywidualne. I teraz zaczynamy, by nie przedłużać, kochani. Co on, ona, czyli Twoja osoba ukochana, planuje? Główny temat. Otwarcie się nowych perspektyw, nowej szansy, nowego rozdziału, nowych jakichś nowego czasu, nowej fazy, otwarcie swojego serca na Ciebie, otwarcie czakry serca, uczuć, emocji na Ciebie, osoba pytająca. Zaproszenie. Zaproszenie, rozmowa, randka, uroczystość, impreza, wiadomość, przeprosiny, miło spędzony sympatycznie czas. Bardzo piękna niespodzianka. Zaproszenie na jakąś okoliczność. Atrakcyjność. Atrakcyjni jesteście dla siebie. On chce harmonii, balansu. Chce pięknej seksualności z Tobą. Chce Cię podziwiać jako kobietę. Lilie mówią o pięknej kobiecości. Chce podziwiać Twoją kobiecość. On chce pięknej chemii, przyciągania seksualności z Tobą. Przede wszystkim pięknej rodzinnej atmosfery. Co on planuje? Wow, planuje podróż. Podróż, wspólny urlop, wspólny wyjazd, wspólną podróż. Wspólny jest spędzony czas, randkę. Być może dzielą Was kilometry, nie wiem, różne miasta, różne kraje, różne kontynenty. On chce się spotkać. Planuje podróż do Ciebie lub chciałby, byś Ty przyjechała do niego. Chciałby, byście się koniecznie spotkali i mieli piękny, cudowny wręcz czas. Spędzili ze sobą cudowne chwile. Widzicie, tutaj on patrzy w kierunku tej podróży. Czyli po pierwsze, on być może chce przyjechać do Ciebie lub chce Ciebie zaprosić, bo była też ta karta zaproszeń, zaproszenia, wiadomości. Czyli on chce Ciebie zaprosić tutaj na spotkanie i koniecznie, no patrzy się, widzicie tutaj też z kwiatkiem amant, z kwiatkiem, czyli już jest gotowy na to spotkanie, na piękne momenty z Tobą, osoba pytająca. Śmierć. Być może śmierć mówi o tym, że będą jakieś komplikacje z tym spotkaniem, z tą podróżą. Być może nie dojdzie to do skutku, a być może chce ta osoba, o której myślicie, zakończyć dotychczasowy swój czas i chce, jakby by się między Wami narodziło coś nowego, jakaś nowa faza, nowy początek, nowa próba, nowa relacja na nowo. Czyli tutaj ta osoba, jakby Wasza ukochana, chce transformacji w swoim życiu.
żeby to, co teraz jest, umarło i żeby narodziło się zupełnie coś nowego z Wami. Tutaj w przełożeniu kart Lenormanda jesteście Wy, osoba pytająca, i Wy patrzycie się tutaj na tą śmierć. Pytanie jest również ewentualnie dla niektórych z Państwa, ponieważ jest to wróżba kolektywna, nie z każdym każda karta będzie rezonować, ale niektórzy z Was tutaj, być może osoba pytająca, będą chcieli zakończyć tą znajomość i nie chcieć być może się spotkać, być może będziecie chcieli odwołać to spotkanie, odwołać randkę, odwołać tutaj tą podróż, te plany być może, a dla większości tutaj czuję, będzie to, że chcecie zakończyć taki ten okres poznawania się, oczekiwania i chcecie, by się coś konkretnego być może zaczęło tutaj. Wy również jako osoba pytająca przyglądacie się na razie tej sytuacji, co z tego wyjdzie. Być może się coś z tego narodzi, z tych planów, być może nie. Wy patrzycie, myślę, tutaj bardzo ostrożnie i wypatrujecie, co może się jeszcze z tej jakby znajomości narodzić, czy z tej mąki będzie chleb na tej zasadzie. Jeszcze analizując tutaj ten układ, który mi wyszedł, otworzą się na pewno jakieś nowe perspektywy, nowe plany. Na pewno on ma w głowie tutaj, no, że jesteś piękną kobietą, znaczy piękną osobą, piękną, nie wiem, pięknym człowiekiem, pięknym charakterem, który go pociąga, kobieta, która mu się podoba, jest dla niego atrakcyjna, seksowna i on by planował coś tutaj, nie wiem, bardziej seksualnego, bardziej, nie wiem, jakaś chemia, życzy sobie, żeby chemia Was łączyła, piękna seksualność, intymność, żeby jakaś piękna, nie wiem, harmonia, balans, rodzinna atmosfera między Wami była. On chciałby również Ciebie zaprosić lub zaprosić Cię na spotkanie, na randkę. On myśli o podróży, o przyjeździe i tutaj chce zakończyć być może taki ten czas niekonkretny między Wami. Chciałby, by się to przetransponowało, narodziło się coś konkretnego, nowego. Ty obserwujesz na razie, być może Ty będziesz chciała zakończyć to. Nie wiem, zastanawiasz się, czy to ma rację bytu, ale on tutaj jest bardzo, bardzo konkretnie w planach swoich na podróż, na przyjazd, na spotkanie z Tobą. Zobaczmy, kochani, jeszcze orakel kart miłosnych, anielskich. Jakie energie pokażą te karty dla Was? Proszę o wskazówkę dla tej relacji. Jakie on ma plany? Co on planuje? Co on planuje? Co on planuje? Co on planuje? Finanse i kariera. Czyli finansowa sytuacja jest ważnym tutaj faktorem w tym związku miłosnym, w tym Twoim miłosnym życiu, czy w tej relacji właśnie z nim, tak tłumacząc jeszcze teraz w kontekście tak tej wróżby. Czyli tutaj finanse i kariera są jakimś takim motywatorem, bodźcem, czy ważnym aspektem w tej relacji. Finanse i kariera są najważniejsze wręcz. Więc zastanówcie się, w jakim sensie to pasuje, tak? Że finanse i kariera są w tym miłosnym życiu, w tej relacji bardzo ważne. I one są jakby tutaj głównym takim motywem. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich moich widzów i zapraszam oczywiście codziennie. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. Do usłyszenia już wkrótce.